złoto tu, Rolexy z brylantami. Ja to kupię. Ile trzeba? Milion, półtora? Od zaraz. Piszę na czeku. Ja mówię, niestety jest nie do sprzedania. A na to cię nadołasz, się zrobił czerwony ze złości. I mówi, wszystko jest do kupienia. A ja mówię, nie. Mistrz Adam w czterech tomach za makulaturę na kwaśnym gazetowym papierze. Obok Jul Słowacki. No, nie lubili się za życie, ale stoją obok. To wszystko dotyczy fotografii na górze Lem. Miałem zaszczyt znaleźć osobiście Lema. I stąd prawie wszystko, co zostało wydane. No, są różne ciekawostki. Niekiedy rzeczy już naprawdę nie do zdobycia. Encyklopedia Gutenberga, jak ją nazywano. Znakomita. Oto mam Solżeńczyna na przykład akurat po angielsku, bo przywiozą go. U nas był wtedy nieosiągalny. Wszędzie cholera zimno, gdzie byś nie zamknęła, to zawsze będzie gdzieś ciągnęło. A stolarka ma już ponad 100 lat, no jest dziwnego, są szpery. O, pompę niestety trafił szlak. Założymy na wiosnę, wtedy nie ma sensu jej topić, wiesz, na zimę. Ten stół jest starszy od nas obojga w sumie. Koniec dyskusji. No to jest dewastacja. Już każde uderzenie mnie bolało, bój się Boga. No poczekaj, bo się zmęczyła, mnie też boli. Czy masz młotek, który jest, to jest taki plan Hammers, tak samo, z płaską powierzchnią, dlaczego walić to... Bo tak samo robi młotek dziury, no. Ewa, to nie jest bezsztyk, naprawdę. Ale ja nigdy nie mogę znaleźć młotka, więc najbliższy... No, młotków jest co najmniej kilka. Najbliższy jest mi tłuczek. Masakra. Muszę to zrzucić. To, co trzeba na zimę zabezpieczyć. Bo trzeba okienko w piwnicy zrobić. Ja bym to utkał kotem, też parę największą, powinien wytrzymać. Kotem nie ma. On jest puszysty. Nie będę złośliwa, to utkałabym tobą w zasadzie. Popatrz, jak on jest cudownie przystosowany do zimy. Tak, na pewno. Też chciałbyś tak jeść. Coraz więcej rzeczy się sypie. Dom ma 105 lat. To, że w ogóle stoi, to świadczy jedynie o kunszcie miejscowych mistrzów budowlanych. Dom mój drewniany, zmęczony i stary, choć deska kroplą żywicy połyska. Przecież widać, wyraźnie się czuje, że dawnej świetności nigdy nie odzyska. Ze szpar o zmroku wychodzą koszmary. Gdy ostatnie słońce w szybie okna błyska, dom się mrokiem powoli jak kołdro okrywa, jak koty mruczą tam stare zegary. Cienie się snują po ścianach i kątach, wspomnienia dawne i te jeszcze świeże. Sznury pajęczyn, których nikt nie sprząta. Stary dom zasypia jak zmęczone zwierzę. Tajemne szmery dobiegają znikąd mysiej ucieczki przed kocią pogonią. I słychać trzaski rozeschniętych belek. Zda się, że zaraz z cienia się wyłonią postaci, które dawno odeszły donikąd. Jestem jak dom ten, zmęczony i stary. Pamiętam tu swoje dzieciństwo i młodość. Trzyma mnie przy życiu odrobina wiary, że do końca potrafię zachować swą godność. Co po sobie zostawię i kto zauważy palców moich odbicie gdzieś na meblu starym. Może tylko niekiedy, gdy się kto rozmarzy, przypomną mi biciem dwa stare zegary. Domu już nie opuszczę, tu duch mój zostanie i powoli przeniknie te drewniane ściany. A przybywać tu będę na każde wezwanie i tak wraz z mym domem na zawsze przetrwamy.